Siemano, z tej strony Ratel, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Forest. Dziś ze mną wujek Bogdan, przedstaw się wujek. Nazywam się wujek Bogdan, 20 lat, moją pasją są napoje alkoholowe. No tego nie musiałeś mówić. W dzisiejszym odcinku... Czemu zabiłeś Radka? Bo muszę mu odciąć łeb. Tam jest Grażynka, jest smutna, bo zabiłeś Radka. Teraz ją zabijesz. Dobra. Okej, w dzisiejszym odcinku jak jest w tytule znaczy, bo nie wiem dokładnie jak to zrobimy. Jest plan, żeby ogarnąć, upolować rekina, bo jest za to osiągnięcie. I zwiedzimy jaskinię, ale właśnie na razie zaczniemy od jaskini. Nie wiem, czy się wyrobimy z rekinem. Zobaczymy, jak duże jest, bo się nie znam. Ale ty mądrze mówisz. I tak, Bogdan, czemu tak milczysz? Chciałem zapytać, ale się na szczęście odezwałeś. Milczę, ponieważ coś mówiłeś, że jestem kulturalny, nie przerywam, jak ktoś coś mówi. Ty, tutaj są mutanty, nie? Słychać się. No właśnie widzę ich. Tam na dworze są. Wieloręki jest przy wyjściu. No ty kurna, no to... Spójrz, on tam jest. Nie tak, widzę teraz go. Tego nie widać, ale tam latał wieloręki. Właśnie pobiegłem za nim, bo myślałem, że to ty i tak patrzę, a nie, to nie ty. To niedobrze, że go nie odciągnąłeś, bo nie wiem, czy wyjdziemy stąd teraz. Wyjdziemy lekko. Czekaj, czy tu jest... Dziwnie się chodzi. Coś mi to przypomina. Jest obóz, mamy taśmę z przybyciem coś tam. Patyki. O, co się ty gałganku gruby. Patyki. Okej, tu jest dalej. Nic nie pominaliśmy, nie? Nie, co mieliśmy pominąć? No mam nadzieję, że nic. Ja coś czuję. Zejście w dół po linie jest. Najpierw bym poszedł tu. I czekaj, zróbmy sobie tą taktykę, o której ostatnio mówiłem, czyli ja tu coś postawię. Bogdan, ty. On biega nad nami, słyszysz to? No. Patrz, ja tu postawię i to jest znak, że tutaj jeszcze nas nie schodziliśmy na dół, nie? Aha. Bo ja, Bogdan, to 5 milionów IQ, tak się robiło, jak się było grotołazem. A wiesz, że jest coś takiego jak patyk znacznikowy, czy coś takiego, znacznik? To by było zbyt proste. Ja nie wiem, może zabić te nietoperze się da jakoś, bo one co chwilę wyskakują. Nie wiem. Są tam gnoje. Widzisz ich na dole? Nie, słyszę. Rymowało mi się nawet, było słodko. I woda jest. To żeś rzucił. Na dole są dzbany. No są. Chodź szybko! Musisz zejść, bo... Dobrze. Ale cofnij się, cofnij, bo zginiesz. Ja nic nie widzę. Ja pierdyle. Ale tu głupia jest, głupie są te jaskinie momentami. Naprawdę. Oj, chyba zginęliśmy. On nie właśnie... No nie mogłem się ruszyć, kurno! Padłem. Ja też. Okej, jesteśmy już z powrotem. Wujek Bogdan zdążył się wywalić jeszcze od zjedzenia jadalnego jedzenia. Więc trzeba było... Bo było nieświeże. Było świeże. Było wyschnięte na wiór, nie umiesz gotować. Ja... To nie było gotowanie, to było suszenie. No właśnie, nawet ususzyć mięsa nie umiesz, panie. Ale to ty suszyłeś to mięso. To ty je suszysz zawsze, bo ty chodzisz na polowanie, a ja sobie siedzę i się opierdzielam. No, ale ty suszysz, a ja chodzę na polowanie. Nieprawda, nie suszę mięsa, nie siedzę przy nim, nie wieję w niego suszarką. Dobra, gdzie ty wtedy tego mutanta spotkałeś, żeby nam znowu... Tutaj był. Tutaj był z tego lasku, tu między tymi kamieniami. Bo tu jest trzech kanibali na razie. Ale my byliśmy tu później, my się jeszcze tam klepaliśmy, on jest widocznie teraz jeszcze w lesie, nie ma go tu, to chodź póki go nie ma. No, gorzej będzie jak... Jak się zaraz pokaże, to on nas będzie po prostu chodzić nad nami i będzie przy wyjściu, jak będziemy wychodzić.
Kurna, no jak ty w głowę nie dostałeś, chłopie! No nie no. A gdzie tamten? A szczemur. No gdzie? Dobra. Dobra. W takim razie jeszcze znajdźmy tego mutanta, jak nie będzie go w okolicy, to... A, muszę iść się umyć. Nie ma go tu. W sumie odzyskam strzałę, mogłem do ciebie podejść. Dobra. Nie ma go tu. Był na pewno tutaj. Mówisz, Bogdan? Mówię, no bo nawet go nie słyszę, a wtedy go usłyszałem. Mówię, pobiegłem, bo myślałem, że to ty, a później tak patrzę, nie, przecież ty jesteś tutaj, ojej. Fajnie, że pomyślałeś, że mam wiele rąk. No, bo masz wiele łapek. No już idzie, kurna grotoła, spieprzony, nawet nie poczeka na tego, kto mu pokazał tą jaskinię. Tak, to by bo do ja teraz nie wiedział. O, bo ja wie, ci ją pokazałem. Nie pokazałeś mi, gnoj jeden. Pokazałem. Ja namierzyłem. Ty nic nie umiesz pokazać. Kłamca jeden. Ja tu sejwuję, nie? Ja też tu sejwuję. Tylko na drugim slocie. Żeby nie było, że... Aha, no to ja nie mam czegoś takiego, wybór slotów. Ha, bekę. Oj, kaseta tutaj jest, nie wiem czy ją wziąłeś, taśma znaczy. Wziąłem sobie ją, jeszcze zanim w ogóle dowiedziałeś się, że ona tam jest. We ty lepiej idź spać, Bogdan, bo gadasz takie głupoty, że aż mi wstyd za ciebie. Sam gadasz głupoty, zaznacz tu, że to jest zejście. Już. A, fajne zaznaczenie. No co, i tak jest młotek. Znaczy bardziej chodzi o to, że jak tu kiedyś przyjdziemy, to będziemy widzieć, że na przykład tamtej części jeszcze nie zbadaliśmy, nie? No i wiemy. Nie będziesz wiedział po takiej akcji? Co tu jest? Nic. Wow. No i są centralnie pod tym. I ty mi powiedz, jak mamy ich ubić, nie? Dynamitem chyba tylko się da teraz, bo on nawet... Nawet ich teraz nie da się z łuku zestrzelić. Czekaj. Czekaj, ja na razie rzucę bombę, bo bomby łatwo się robi. Dynamity trzeba zdobywać. Dobra. Słabo. Strzeliście tam racą? Co ta bomba nie wybucha? Weź rzuć dynamitę może. O, podpaliłem jakiegoś. Jeden nie żyje. Dobra, ja schodzę. Dobra, niech mi się zapali świeczka. Okej. Okay. Jest jeden, dwóch jest. Trzech chyba. No, na nich powinienem mieć armorę ewidentnie. Ale też nas błąd, że się nie przygotowaliśmy do zmiany na marmora tu. Bo moje skinie ostatnio nie były tak głupio zrobione. W jakich byliśmy. No czemu mi zapalniczka zgasła? A i się nie odpala jeszcze jak na urok. Dobra, mam go. Wiesz, po prostu wylecz, tragedia. Daj sobie, zrób mieszankę leczniczą i się wyleczy. Zrobiłem, ja mam zawsze po 5 przygotowanych. No, jedna z najgłupszych jaskiń, jakich chyba widziałem, żeby takie coś zrobić. I to jest rozgęzienie, chyba że tutaj nic nie ma. Jest. Nie no, tu jest. To tu trzeba zaznaczyć.
właściwy dzbaner. Wyjdziemy najpierw w dół czy tamto? Tak jest, tam jak tam już jest. Jak tam już jest zaznaczone, to chyba tu. Dobra, go. Bogdan, ale ty męsko prowadzisz, jesteś łysy, wiesz o tym? Ja jestem super Bogdan. Czekaj, łysy, spójrz się na mnie, Bogdan znaczy. Kurna, wyglądasz jak... Nie wiem. Katana ulicy, no wiem. A jaki spryciarz otworzył dwie jednym ciosem. Jest. Tu są batony. Gdzie? Już wziąłem. Bo ty ich nie wziąłeś wcześniej, z tych walizek wypadły. Tu jest walizka. No tamte co rozwaliłem. Dynamity. O, spoko. Czyli mamy obok dynamity. Znaczy, ciężko w sumie dojść, to ja nie wiem, czy takie opłacalne. No, nie. Już łatwiej do wioski pójść, ty z buta. Coś tu się działo. Mówisz? No, nie widzisz tych krwi? O. O kurczę. Odsuń się. Ja tu zrobię tak. Czekaj. O, daj mi miejsce. Co ja robię? Jezu, no. Biegnij. Kurwa. Czemu dzbanie podeszło? Czemu strzeliłeś jak podszedłem akurat? Mówiłem zrób miejsce, to że ty nie rozumiesz co to znaczy zrób miejsce. Zrobiłem ci miejsce, kurde, bo już mi ciągle zrób miejsce. Ja się cofam, a ty zrób miejsce. Dzbanie podnieś. Czekaj. Zrobimy to po staremu. Czemu mi... Jakie ściny, co jest? Jeszcze zapalniczka mi gaśnie. Mamy dużo dynamitu? To się pobawimy dynamitem. Ostro, jesteś niebezpieczny. Problem rozwiązany. Ja... No bardzo! Ktoś tam jeszcze został? Ja nie rozumiem, dlaczego mi zapalniczka gaśnie co sekundę. Dużo ich zostało? Jeden. I te małe skaczące gałganusy. To zajmij się nimi. Ja tego biorę na razie. Okej, nie żyje. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Tu nic nie ma po bokach, co nie? Strzała twoja. Dobra. No. To weź może ją, co? Bo ja ją zaraz zapieprzę. A, wziął mi. Znaczy, nie, w sensie dostał, ale uciekł. Tego tu jest strasznie. Ale powietrze wciągasz. Ładnie, nie? Jest. Ja bym się cieszył. Ja pieprzę, czemu mnie? Bogdan, weź kolegę. Strzała ma w ryju twoją. Gdzie? A tu? Jakiś strój kolejny. Nie, nie będziemy. Ale pieniążków. One i tak nam znikają, ja nie wiem o co chodzi. Wiem, to jest dziwne. Tylko drobne, nie? Których mamy 8 tysięcy. O, odnaleziony pasażer. O, where?
No tu. A, no faktycznie. A wiesz co, tu jest jeszcze jakiś koleżka. Czekaj, bo tu nurkowanie jest, tak? Wiem, ale wolałbym zaczukać to coś zanim tu... A bo tu jest następna... Nie, tędy wyjdziemy tu, gdzie byliśmy? Jak to? To jest jeszcze inna odnoga. To inna. Ale czy tu... A, można płynąć chyba. No, nie. O co chodzi? Aha. Super. Ta jaskinia jest powalona. Aha, good, dobrze, nie było nas tu. Elegancko. O kur... Koledzy? Płód. Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę go. Ja go widzę. O, jeszcze wyżej. Aaa, te jaskinie zawsze są takie małe i takie słodkie. Tak. Niby takie niewinne jak twoja ciocia, jak już tam wejdziesz, to okazuje się, że... Ja pierdyle, ile jeszcze w góry mam wchodzić? Myślałem, że powiedziałeś to, bo powiedziałem taki suchar. Nie. Chodzi mi o to, że nie chce mi się wchodzić tyle. Ściągnij to z twarzy. Urocza propozycja, nie powiem. Naprawdę? Oni nas widzą pod ziemią? Co za głupota. No. Ta gra jest tak strasznie... Batony, weź te batony zeżeryj czy coś, będzie się... O, tu jest ognisko. Ale to nie nasze, rozumiem. My też takie stworzyliśmy nieraz. Zapisujemy? Opiszę sobie. I race. O! Sumba do podniesienia race. Flary, nie race. No, Raca, flary, samo dzbanie. Ale się nabijam z ciebie, dzbanie. Dobra. Magazynek w pistolecie uzupełniony. Uwaga, bo to można nurkować, ty. Patrz, to jest kolejna odnoga. Ja nie mogę. Nie no, prank. A tu coś, butlety nowe są. No. Tak wiesz, jakbyś chciał się utopić, to... Jakbyś chciał się utopić, to masz możliwość. No. Aha. Dobra, ja założę sobie strój, żeby nie zamarzać. Właśnie też. Chwilę podstoję tutaj. Dobra, i teraz w lewo. Cyk. I tu jest wyjście. Aha. Czyli nie gadaj, że my wróci... Chcesz mi powiedzieć, że my wróciliśmy? Jest. Dobra. To idziemy. Jest. I chyba sobie od razu ściągnę ten strój. Już nie zamarzam. Bo tak w sumie trochę szkoda go, jakby się miał zepsuć. No, bardzo długo robiliśmy ten strój. Aha! Zamarzam jak go ściągnę. Mhm. Ja to tak. Trzeba się ogrzać pochodnią. Zaraz i tak nam przejdzie, musimy tylko dojść do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Proszę, tylko nie mów, że strefiły się tam jakieś gałganówki. Nie wiem, ale ty zgasiłeś pochodnię, a ja zszedłem po prostu skacząc. Tędy jeszcze, czy jak? Tędy, nie? Bo musimy zejść. No, mam nadzieję, nie? O nie, zgaśnie mi pochodnia. Spoko, że co chwilę podpalam tą samą szmatę i ona nadal ma ten sam kolor. No. W ogóle nie nadpalona, świeże faktory nie. Jakim cudem tu są kanibale, skoro nie wyszliśmy?
Ty to zaznaczyłeś, nas to już nie było. Tak, ale jeszcze nam, no to... nas wcześniej tam nie było, to co, idziemy w głąb? Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tu w sensie pod no, wodą? Tam wracać będzie trzeba, gdzie nie byliśmy. To tam na końcu teraz, jak już jesteśmy tutaj, to to ja usunę. Patrz, mamy młotki. No wiem, dlatego na razie tu chodź, później tam pójdziemy. Jak skoczył do wody. Jest. Jestem wodnikiem z zasady. Odkryto nowe zwierzę. Ostro. Ciekawe, co pod wodą odkryto. Odkryto nowe zwierzę Bogdana, nurkującego. Bogdan Rybnik. Bogdan Rybnik. Ja pierdzie. Jak ty coś wymyślisz. Ty, jest gaz na te piły będzie i flarki. O, strzały. To jest chyba taka ostoja, co mam uzupełnić materiały. Zapisujemy. Bo nauczyła mnie ten, że przed skinie powinno się zapisywać, jak jest możliwość. No. To jest wspaniałe, całe multum wspaniałych rzeczy, że wy w wspaniałym opakowaniu. Po prostu inteligencja tych reklam mnie będzie zawsze do końca życia. Podobać będzie mi się. Dobra, co my tu mamy? Więcej tych leków. Cyk. Są leki tam? No, są leki. Słabo notujesz, Bogdan, jesteś gównem w tym. O tutaj. Sam jesteś niemiły. Tu, gdzie skaczę. No Bogdan, ty dzban. Ja pierdolę, jesteś jak kret. Nie dziwię się, że w jaskiniach sobie radzisz, bo ty pod ziemią to masz małe tunele. To też sobie dajesz radę. Wiem. Jest. But actually no. Ślepy jak kret. No. Patrz, no i koledzy. Chyba nas tu nie było, nie? Znowu jest tutaj przejście. Co widać? Się ciepiesz, Bogdan, jestem... No. Ty chow w drugą stronę. To co zrobiłeś, dzbanie? Murek. Czy jesteś nienormalny? Dlaczego tak uważasz? Bogdan, co ty ćpałeś? Czemu tam nie nic? Ma już nic. Jak to nie ma nic? Toż to była druga droga, czy nie? Nie było drugiej drogi. To czemu tam to oznaczyłem? Nie wiem, bo jesteś dzbanem. Nie, to ty jesteś dzbanem w tej rodzinie. Nieprawda. Zobacz, jestem to też kochany? Jest jakieś przejście. Patrz, kasa jest, no co ty gadasz za głupotę? Wiem, bo tam byłem już. Nie było cię, gnoju. Ciebie nie było, na moim chrzcie. Wow. Bogdan, zapuszczasz się w dzikie ostępy. Uga, buga, uga, buga masz. Może cię pocieszy fakt, że tu są kolejne odnogi. Wybornie. Ej, czekaj, bo tam zaznaczę wejście w dół. I rusza się duże coś. Wygląda słodko, a nie przyjaźnie. Jak tu są dwie, to wystarczy, że postawisz jeden ogromny ten. Oznak, że tu jeszcze nie byliśmy w tym miejscu. Patrz. Cyk. I tu nas nie było. O. Czekoladki. O, gdzie? Ja lubię czekoladki. Tutaj. Daj mi czekoladki! No to bierz. No, czekoladki! Zbrałeś wszystkie. No bo nie umiesz brać, no. Wszystkie ukradłeś. No i tam jakieś główki są odcięte i co to nam daje? Możesz sobie je wziąć. Na pamiątkę. Mnóstwo leków. Alkoholi i więcej czekoladek. Czekoladki! Wejście gdzieś w górę. Sprawdzasz? Bogdan? No. Wiem, bo z reguły to ja muszę sprawdzać. No tak, no. To ty jesteś grotołazem. Ty masz no, plus wiem. 10 do wspinaczki. Wymyśliłeś to teraz, nie? Tak.
Otóż to jest kolejna odnoga. Okej, już jesteśmy. Bogdan sprawdza nam wejście do góry. No, idę trzecią liną w górę już. Zgaduję, że to będzie wyjście pewnie. Mhm, pewnie tak. Ale to jest ciemno. Ekscytująca wspinaczka, nie? Owszem. Nienawidzę jaskiń. Nigdy nic w nich nie widać. No. Tak to wyjście. Więc wracamy. Wracamy po krótkiej przerwie reklamowej. Jest. But no. Kiedyś może zrobię taką reklamę prowizoryczną sam. Będziesz ją wstawiał właśnie w takich momentach? Zestaw dobrego widza. Jak u pacjentów. No. Tych pacjentów u kliniki. Tak jest. Zestaw dobrego miodożerka. Jest. Dobrze, że przynajmniej się szybciej schodzi niż... Jestem głodny. W takim razie my to sobie usuniemy. Tutaj widzę, że nasz Bogdan... Bogdaniec postawi jakiś mur. Mhm. Poczekałbyś z Bogdankiem. Tutaj mamy linę, leki i walizę. Nie mogę jej nawet otworzyć. Bardzo inteligentne to. Ja już mam tyle leków, że nie mogę ich podnieść. No nie mogę jej otworzyć, dobra, olać ją. Bo nie umiesz, patrz, ja to zrobię. No to chyba dzidu prędzej. No widzisz? O, easy. I ja otworzyłem ostatecznie. Bo jesteś z banem. Jestem cię potężniejszy. Ej, a co to za płyta? Weź sprawdź tu na prawo. Ej, nie schodź. Na górę wejdź. Tu na prawo jest takie przejście jakby na drugą stronę. Jak taki most. No, o co z tym chodzi? Po prostu tak jest? Czy jest tam coś tak po drugiej stronie? Nic tu nie ma. No dobra. Mamy czachę, więc będą kanibalusy pewnie. Pewnie tak. Się zastanawiam, jak to te wszystkie liny postawią. Ludzie, którzy tu schodzili i się zaszyli w tej jaskini. Aha, ale później poumierali. Eksplorować. Tak. Tyle ludzi tu przybyło, jeszcze rząd amerykański nic z tym nie zrobił. No, Amerykanie to nigdy nie potrafią ogarnąć, co się wokół nich dzieje. Jakieś 1000 ludzi umarło na tej wyspie, a to pewnie jakieś tam rosomaki ich zjadły. A czy ja tu nie byłem kiedyś? Wydawało mi się, że już tu byliśmy. Ej, byliśmy tu, ja kojarzę taką łódkę. No właśnie. Tak, byliśmy tu i my wtedy mieliśmy to jedną rzecz zbadać właśnie tam, to tutaj już byliśmy łatwo. No, tylko jakąś inną drogą przeszliśmy. Tak, dobra, cofamy. Ale to tego tam łódkę. Nie zbadaliśmy przypadkiem? Właśnie tam poszliśmy badać. Dobra, nie, tu cofamy. Nie, no to stamtąd musieliśmy przyjść. Nie. Mhm. Chodź na razie wracamy, bo tutaj i tak byliśmy, to nie ma sensu na razie. Na razie. Ewentualnie tu można postawić, że to jest jeszcze do eksploracji dalszej, ale tutaj już byliśmy, więc postawię tylko takie ten. No to nic nie stawia, jak byliśmy. Tak, ale my nie pamiętam, czy raz to przyszliśmy, więc dobra, no to. Bo ja pamiętam, tu byliśmy. No pamiętasz, tu był ten. Tu był ten taki gruby, co go zabiliśmy. No i mówię, właśnie... że byliśmy. Ej, i faktycznie my schodziliśmy tym wejściem, którym przed chwilą badałem. Aha, to nieźle, że ominęliśmy tyle z jaskini. No. Jeszcze jest nawet przecież wysadzone. Aha, to nie zauważyliśmy. Czyli byliśmy w tej jaskini, czyli to może być jaskinia... z rozpadliną, lejem, występami skalnymi lub z wodospadem.
Dużo to daje. A już zbadaliśmy wiszącą, zatopioną i... prawników? Co? No zobacz, jaskinia prawników. Ale tego nie ma, mam znajdź zaginionych pasażerów, znajdź Timego, zbadaj jaskinię śmierci, zbadaj jaskinię z wodospadem. Aj, ale prawników też była. No właśnie, mówię. Lol. Lol. O. O, znowu masz nakierać. A, już nie ma rzeczy. Strzały są. Ale no, super, dynamik. Pokazuje. Aha, Zbanisław. To ostatni po drugiej stronie ten frajer. No co, ja nie mam energii, beka. Dobre zawody. Jesteś frajerem. Małym pozerem. A ty ślepotą. Dlaczego? Bo mnie nie widziałeś w tym odcinku. Wszyscy tam. Widziałem. A, dobra. Dobra, jak dojść do naszego młotka? I kierować się w stronę młotka. Zajebiście, no to wychoduj skrzydła i teleportuj się przez ściany. Patrz, chodź za mną. Ja mam doświadczenie w jaskiniach. Bez kitu. Tu możesz sobie nadrobić dynamit, jeśli go brakuje ci. Jeśli go brakuje ci, okej. Okay. Krzyk przestawny, fajny być. Jest. Wodospad! No to nie jest jaskinia z wodospadem raczej. Wodospad! Wodospad! Wodospad, kłamiesz mnie. No i dobra, i to jest ten domek, co nie zjechaliśmy w dół. No. I tylko tyle. Tutaj nas jeszcze nie było. A nie, czekaj, to jest przejście, my w dół zjechaliśmy, tak? Tak, teraz tu musimy być. I tam po drodze ja był jeszcze pierdyle. Mutant. Gdzie? Pod nami. I słyszę chyba... tak. Wysadź go! To jest raca dzwoni. Po co ci raca? Chciałem zobaczyć, czy nie widziałem go. Wiedziałem, że jesteś ślepym kretem. A on co ma wywalone, że go bombardujemy? Tak. Chyba się chłopak wkurzył. Oj tam. O! Dostałem achievement. Jaki? Demolition Man. Za co to jest? Teraz ci powiem. Zminimalizuję? Chyba umarłem. Tak. No to go rozsadziłem. Mieliśmy wziąć tylko skórę i kurna nawet to zepsuliśmy. Są te. Słyszysz? Nie, to są części ciała. Spokojnie. Można ale iść. Ja słyszę, jak one piszą. O właśnie! O! Ugryz mnie jakiś. Ty tyle tu ciała, że cię... O kurw. No właśnie o to chodzi. Że ciężko je namierzyć. O! Ostatnia część figurki chyba. Nie, co to jest, kurna? O, kamera! A to kamera! Wyglądała jak kawałek weź, figurki. Weź. Ciekawe, czy było coś na tej kamerze, jak tutaj mordowali tych ludzi tu. Patrz, lecę samolotem! Jak to lecisz samolotem? Co robisz? Ogląda film. Leciał samolotem. Jak oglądasz ten film? Bierzesz kamerę i łączysz ją z taśmą. Mhm. Później bierzesz i ci się pokazuje. Przybycie Megan. Są w laboratorium. Ta dziewczynka jest na wózku. Dobra.
Aha, takie krótkie taśmy, jasne. Znaleźli coś dziwnego. Spoileruję ci. Spoko, już obejrzałem. Uciekają, coś ich goni. Mutant. Wiesz, że niepotrzebnie marnujesz powietrze? Czemu? Bo widzowie tak mają wywalone w ten opis. Oni widzą tylko jedno. Ale u ciebie też to widzą, nie? No nie widzą co innego. Okej. Ja już sobie obejrzałem film. O luj, jak miota. No. Jesteś trochę spóźniony. No bo ja nie zacząłem oglądać wtedy, kiedy ty, może dlatego. I jakieś dziwne. O, wieloręki. No. Ajajaj. Ej, znalazłem jakiegoś dziwnego Batsona. Śmiesznie. No dobra. Także moi drodzy, obejrzeliście sobie, ja sobie podjadłem w odcinku. To by było na tyle, jeśli wam się spodobało, wiecie co robić, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć, cześć.